Z mnożeniem liczb dziesiętnych najczęściej spotykamy się robiące zakupy. Na przykład 1 kg ziemniaków kosztuje 2,10 zł. Chcesz kupić 2,5 kg? Dzięki tej lekcji dowiesz się, jak obliczyć, ile pieniędzy będziesz potrzebować. Zacznijmy od takiego przykładu. Długopis kosztuje 1,25 zł. Chcesz kupić 3 długopisy. Ile pieniędzy zapłacisz? Aby odpowiedzieć na to pytanie wystarczy liczbę długopisów, czyli 3 pomnożyć przez cenę jednego długopisu czyli 1,25 zł. Wiesz już, że mnożenie to inaczej dodawanie. 3 razy 1,25 zł to inaczej 1,25 zł dodać 1,25 zł Dodać 1,25 zł. 1,25 zł dodać 1,25 zł, to inaczej 2,50 zł. Otrzymujemy 2,50 zł, dodać 1,25 zł. Gdy dodamy do siebie te dwie kwoty, to otrzymamy 3,75 zł. Dokładnie tyle zapłacimy za trzy długopisy. Zwróć uwagę, że w tym przypadku taki iloczyn obliczyliśmy za pomocą dodawania. Ten sam iloczyn możemy policzyć jeszcze innym sposobem. Zobacz. 1,25 zł to inaczej 1 złotówka i 25 zł czyli 25 groszy. Ten iloczyn możemy obliczyć w taki sposób, że pomnożymy 1 złotówkę przez 3 i do tego dodamy 25 groszy pomnożone również przez 3. 1 zł razy 3 to inaczej 3 złote. 25 groszy razy 3 to inaczej 75 groszy. Po dodaniu obu kwot otrzymamy 3,75 groszy, czyli 3,75 zł. Zwróć uwagę, że otrzymaliśmy takie same wyniki. Pokażę Ci jeszcze trzeci sposób, dzięki któremu możemy obliczyć ten iloczyn. Zobacz, 1,25 zł to inaczej 125 groszy. Pomnożymy więc 125 groszy przez 3. 125 groszy razy 3 to inaczej 375 groszy. 375 groszy to inaczej 300 groszy dodać 75 groszy. 300 groszy to inaczej 3 złote. Mamy więc 3 złote i 75 groszy, a to jest to samo co 3,75 złotego. Zauważ, że znowu otrzymaliśmy taki sam wynik. Spójrz na kolejny przykład. Jedna guma kosztuje 25, złotego. Chcesz kupić 5 gum. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć, ile pieniędzy zapłacisz. 25 zł to inaczej 25 groszy. Możemy więc dodać do siebie 5 razy 25 groszy. 25 groszy dodać 25 groszy to 50 groszy. Do tego dodajemy 25 groszy i otrzymujemy 75 groszy. Do tego dodajemy 25 groszy i otrzymujemy 100 groszy i do tego raz jeszcze dodajemy 25 groszy i otrzymujemy 125 groszy. A jak inaczej możemy zapisać w 125 groszy? 1 złotówka to 100 groszy. 125 groszy to inaczej 1 złotówka i 25 groszy. Wyraźmy tę kwotę wyłącznie w złotówkach. 1 złotówka i 25 groszy to inaczej 1 i 25 setnych złotego. Ten sam iloczyn możemy obliczyć jeszcze nieco inaczej. 0,25 zł to inaczej 25 groszy. Pomnóżmy więc 25 groszy przez 5. 5 razy 25 to 125. Otrzymujemy 125 groszy. 1 złotówka to 100 groszy więc 125 groszy to inaczej 1 złotówka i 25 groszy. Wiesz już, że ta kwota to inaczej 1,25 zł. Zauważ, że otrzymaliśmy taki sam wynik jak tutaj. Za 5 gum zapłacisz 1,25 zł. Do tej pory mnożyliśmy liczby dziesiętne przez liczby naturalne. Pokażę Ci, że mnożenie liczb dziesiętnych przez liczby naturalne jest bardzo podobne do mnożenia liczb naturalnych przez liczby naturalne. Zobacz. 3 razy 125 to 375. 3 razy 1 i 25 setnych to 3 i 75 setnych. Zwróć uwagę, że w obu przykładach występują takie same cyfry. Jedyna różnica jest taka, że w tym przykładzie w tej liczbie występuje przecinek. Gdybyśmy zapomnieli na chwilę o tym przecinku i pomnożyli 3 przez 125, otrzymalibyśmy właśnie 375. Ale tak jak powiedziałem, w tej liczbie mamy przecinek. Zastanów się teraz, ile mamy cyfr po przecinku. No widać, że mamy dwie cyfry po przecinku. Jeśli pomnożymy więc w pamięci 3 i 125 i otrzymamy 375, to również w wyniku będziemy musieli w odpowiednim miejscu postawić przecinek. Skoro tutaj mamy dwie cyfry po przecinku, to w wyniku też będą musiały być dwie cyfry po przecinku. Widzisz, że tak jest w tym przypadku. A spójrz teraz na takie iloczyny. 5 razy 25 to 125. Tutaj mamy 5 razy 25 setnych. Wynikiem tego mnożenia jest liczba 1 i 25 setnych. W tym przypadku w liczbie dziesiętnej nie mamy całości. Możemy więc pomnożyć w pamięci 5 i 25 setnych. Otrzymamy 125. Ale zobacz, tutaj też mamy dwie cyfry po przecinku. Jeśli zapiszemy liczbę 125, to będziemy musieli postawić przecinek w takim miejscu, żebyśmy tutaj również musieli mieć dwie cyfry po przecinku. No to spójrz na taki przykład. 4 razy 30. Zwróć uwagę, że nie mamy tutaj całości. Możemy więc pomnożyć 4 i 3 części dziesiąte. 4 razy 3 to 12. Zapisuję więc liczbę 12. To nie jest jednak wynik. Zwróć uwagę, że tutaj mamy jedną cyfrę po przecinku. W tej liczbie muszę więc wstawić przecinek tak, abyśmy tutaj również mieli jedną cyfrę po przecinku. Stawiam więc przecinek tutaj. Mamy 1 i 2 dziesiąte. Spójrz teraz na inny przykład. 1,2 razy 5. W tym przypadku mamy jedną całość i 2 dziesiąte. Zapominamy na chwilę o przecinku. Jaki iloczyn otrzymamy? Otrzymamy 12 razy 5. A ile to jest 12 razy 5? 60. Zapisuję więc liczbę 60. Liczba dziesiętna, którą mnożę przez 5, ma jedną cyfrę po przecinku. W wyniku muszę wstawić przecinek tak, abyśmy tutaj również mieli jedną cyfrę po przecinku. W takim przypadku przecinek stawiam tutaj. 1,2 razy 5 to inaczej 6,0. 6,0 to po prostu 6. Teraz pokażę Ci, jak mnoży się dwie liczby dziesiętne. Zanim to zrobię, pokażę Ci raz jeszcze, jak mnoży się liczbę dziesiętną przez liczbę naturalną. Zobacz, w tym przypadku akurat mam 0 całości. Zapominam na chwilę o zerze i przecinku oraz mnożę liczbę 2 przez 4. 2 razy 4 to 8. Zapisuję 8. W przypadku, gdy mam 0 całych, to otrzymana liczba będzie zawsze za przecinkiem. W tym miejscu stawiam więc przecinek i tutaj zapisuję liczbę 0. Zobacz, za przecinkiem mam jedną cyfrę. Dokładnie tyle samo cyfr, ile miałem tutaj po przecinku. Spójrz więc na taki iloczyn. 2 dziesiąte razy 4 dziesiąte. Zarówno tutaj mam 0 całych, jak i tutaj mam 0 całych. Zapominam na chwilę o zerach i przecinkach. Co mi zostanie? 2 i 4. Mnożę więc 2 i 4. 2 razy 4 to 8. Zobacz, ile mam cyfr po przecinku w pierwszej liczbie. Jedną cyfrę po przecinku. W drugiej liczbie również mam jedną cyfrę po przecinku. W wyniku będę miał więc jedną cyfrę po przecinku i jedną cyfrę po przecinku, czyli dwie cyfry po przecinku. Zapamiętaj, że miejsca po przecinku w wyniku odliczamy od końca. Ta liczba będzie więc ostatnią cyfrą. Aby mieć dwie cyfry po przecinku przed ósemką muszę więc wpisać 0, w tym miejscu przecinek i przed przecinkiem również 0. Dwie dziesiąte razy 4 dziesiąte to 8. Spójrz teraz na taki przykład. 1 i 2 dziesiąte razy 4 dziesiąte. Zwróć uwagę, że tylko w tej liczbie mamy 0 całych. No to jak obliczamy taki iloczyn? Spójrz na 1 i dziesiąte. Zapominamy na chwilę o przecinku i otrzymamy liczbę 12. W przypadku, gdy mamy 0 całych zapominamy o całościach i o przecinku. Teraz obliczamy, ile to jest 12 razy 4. 12 razy 4 to 48. Zapisuję więc liczbę 48. Teraz chcę się dowiedzieć, ile będę miał cyfr po przecinku w wyniku. W tej liczbie mam jedną cyfrę po przecinku. Tutaj też mam jedną cyfrę po przecinku. W wyniku będziemy mieli więc dwie cyfry po przecinku. Odliczamy więc cyfry od końca. 1, 2. Te dwie cyfry będą po przecinku. Tutaj więc stawiam przecinek. To miejsce uzupełniam zerem. 1,2 razy 4 dziesiąte to 48. Setnych. Mam teraz zadanie dla Ciebie. Zatrzymaj lekcję i spróbuj samodzielnie obliczyć, ile to jest 5,2 razy 2 Patrzymy najpierw na tę liczbę. Zapominamy o przecinku. Otrzymamy liczbę 52. W tej liczbie mamy 0 całych. Zapominamy więc o całościach i o przecinku. Otrzymamy 2. Nożymy 52 przez 2. Otrzymamy 104. Zapiszę ten wynik w tym miejscu. 104. Patrzę teraz na liczby dziesiętne. Tutaj mam jedną cyfrę po przecinku, i tutaj mam jedną cyfrę po przecinku. W wyniku będę mieć więc dwie cyfry po przecinku. Odliczamy od końca. 1, 2. Te dwie cyfry będą po przecinku. Przecinek stawiam więc w tym miejscu. Zwróć uwagę, że tutaj nie ma pustego miejsca. W tym miejscu znajduje się jedynka. Otrzymaliśmy 1 i 4 setne. Pamiętaj, że mnożąc w pamięci dwie liczby dziesiętne, możesz zawsze sobie sprawdzić wynik za pomocą kalkulatora. Mnożenie liczb dziesiętnych wykonujemy tak, jak mnożenie liczb naturalnych. Wynik mnożenia będzie się różnił tylko przecinkiem. Najpierw pomnóż liczby pomijając przecinek i zapisz wynik tego mnożenia. Następnie policz, ile cyfr znajduje się po przecinku w mnożonych czynnikach. Postaw przecinek w otrzymanym wyniku mnożenia tak, by po jego prawej stronie było tyle cyfr, ile jest po przecinku w obu czynnikach razem. Dzięki tej playliście dowiesz się wszystkiego, co dotyczy mnożenia i dzielenia liczb dziesiętnych. Wszystkie playlisty znajdziesz na naszej stronie internetowej pistacja.tv